Czym jest dziennikarstwo? Dziennikarstwo jest opisem rzeczywistości i dlatego musi odpowiadać na te pytania, które widzowi, czytelnikowi, słuchaczowi pokażą tę rzeczywistość, opiszą ją. Dlatego dziennikarz musi zawsze pamiętać, żeby poszukać odpowiedzi na pytania podstawowe, o których mówimy, że to jest taki kanon. Kto i co zrobił? Co się stało? Gdzie się stało? Kiedy się stało? W jaki sposób? Jak to podać? Posłuchajcie bardzo miażdżących pozornie dla nas dziennikarzy zasad, które opracował Walery Pisarek, wybitny, wieloletni znawca mediów. On powiedział tak: nikt nas nie zauważy. Fatalnie. A spośród tych nielicznych, którzy nas zauważyli, nikt nas nie czyta i nie słucha. A spośród tych nielicznych, którzy nas słuchają i czytają, nikt nas nie rozumie. Jak to powiecie? To po co my to wszystko robimy? A spośród tych nielicznych, którzy nas zrozumieli, nikt się z nami nie zgadza. O nie, powiecie, to po co ja to wszystko piszę? A spośród tych nielicznych, którzy się z nami zgodzili, nikt nas nie pamięta. I nie poprzestał on na sformułowaniu tych prostych zasad, tylko mówi, nikt nas nie zauważa, działajcie tak, żeby was zauważyli. Popatrzcie, każdy tygodnik już na okładce wyrzuca to, co jest najważniejsze. Nie poprzestaje na samym obrazku. Wszędzie czytamy, tu, na tak zwanej belce, co jest w danym numerze zdaniem redaktorów najważniejsze, bo chcemy, żeby nas zauważyli. A teraz dla wszystkich, ale zwłaszcza dla młodych dziennikarzy, kwestia najważniejsza. Nikt nas nie czyta, nikt nas nie rozumie. Więc piszcie tak, żeby was chcieli czytać, czyli atrakcyjnie, zwięźle, jasnym, prostym językiem, komunikatywnie i żeby nas rozumieli, to znaczy z przekazem wyrazistym. Zastanów się zawsze, jaki ma być twój komunikat, co chcę powiedzieć i powiedz to. No i na zakończenie, pamiętajcie, że autor w tym całym naszym przekazie jest najmniej ważny. Autor służy swoją pracą, służy przede wszystkim drugiemu człowiekowi i służy słowu, w którym pracuje. Ja myślę, że odbiorca oczekuje od nas tego samego, czego oczekiwał 10 lat temu, 20 lat temu czy 100 lat temu. Odbiorca oczekuje rzetelnej, potwierdzonej, zweryfikowanej informacji oraz komentarza. To, co się zmieniło, to kanały dystrybucji tych informacji, szybkość ich przetwarzania oraz ilość źródeł informacji, które się pojawiają. Te kanały dystrybucji, o których wspomniałam, to szeroko pojęte elektroniczne media, czyli i portale społecznościowe, i internet konsumowany przez na przykład urządzenia mobilne, czyli na przykład komórki. Zmiany technologiczne wymuszają też zmianę pracy dziennikarzy. Wszyscy się teraz tego uczymy, nie tylko tu w Polsce, ale na świecie. I kiedy planujemy na przykład wyjazd reportera z fotoreporterem za granicę, to nie oddzielamy jego pracy, mówiąc, a to napiszesz do gazety papierowej, a to zrobisz do internetu, tylko planujemy jego relacje. I ta relacja musi składać się z wideo, ze zdjęć, z wywiadów, z dużego tekstu do gazety, krótkich relacji na Twitterze czy Facebooku. W związku z czym wydaje mi się, że dzisiaj dziennikarze czy redaktorzy powinni przestać rozdzielać gazetę papierową, telewizję, radio od internetu, bo to jest inne medium. Znaczy po prostu tworzy się nowy rodzaj dziennikarstwa, który musi brać pod uwagę różne kanały dystrybucji. Kilka miesięcy temu Marcin Meller, dosyć znany dziennikarz i telewizyjny, i prasowy, napisał felieton, gdzie wspomniał o tym, że warszawiacy w metrze śmierdzą i że być może jest to jakiś problem natury cywilizacyjnej, że powinni się bardziej myć. Jednocześnie w tym samym wydaniu bodajże opublikowaliśmy reportaż naszego dziennikarza, który pojechał na kilka tygodni do Bangladeszu szukać śladów polskich firm, które szyją w tak zwanych sweatshopach, czyli firmach, gdzie pracują w strasznych warunkach ludzie, często dzieci, kobiety w ciąży. I chcieliśmy zwrócić uwagę opinii publicznej na to, że noszą ubrania wytwarzane w takich właśnie warunkach.
felieton Marcina okazał się hitem internetu, wywołał debatę ogólnonarodową, inne media, telewizje, radia, internet komentowały Newsweeka. Na wszystkich portalach jego wypowiedź była jedynką tego dnia. I to też pokazuje, że nie możemy się poddawać tylko terrorowi klikalności czy popularności. Tak? Gdybyśmy liczyli naszą pracę na kliki, to lepiej byłoby pisać zadziorne felietony niż wysyłać ludzi na drugi koniec świata i szukać informacji. Na koniec chciałabym tylko powiedzieć, że nie ma mediów obiektywnych, że media starają się o obiektywizm, przedstawienie faktów, opinii z różnych stron. Natomiast pamiętajcie, że każda gazeta, nawet te najlepsze, międzynarodowe, jak The Guardian, jak New York Times, mają swoją linię programową, czyli zespół światopoglądowych opinii o świecie, o tym, jak powinien wyglądać. I sięgając po taką poważną, sprawdzoną gazetę, powinniście wiedzieć, jak ta linia programowa wygląda, czy się z nią zgadzacie, czy nie. A bardzo często dobrze byłoby mieć dwa źródła informacji czy opinii, żeby samemu sobie tę opinię wyrobić, żeby nie poddać się podświadomie tej narracji programowej medium, bo tylko w ten sposób można mieć własne zdanie.